Ledwo uda mi się przejść. Broń. Nie mam innego wyboru. Ale muszę upewnić się, że mnie nie postrzeli. Ajajaj. Hej, kojarzysz tego dzieciaka z zeszłego miesiąca? Wyczułam dziwny zapach i poszedłem to sprawdzić. I on był martwy jak kłoda. O, zgadza się. Więc co z nim? Zakup go na podwórzu. Znowu? Czy uważasz, że to okej? Tak nikt nie będzie szukał tych dzieciaków. Ale ja nie mogę tego znieść. Dotykanie czegoś tak obrzydliwego jest okropne. Ach, pomyśl tylko, jak egoistycznie brzmisz. To mi przypomina, że ten drugi dzieciak wciąż żyje. Ten dzieciak. Ten, który wygląda jak jakiś okropny potwór z poparzeniami. Och, on. On wciąż jest żywy. No i nikt go nie karmił. Musi podżerać resztki czy coś. To wszystko sprawia, że czuję cierki. By być szczerym. Hej. Powinniśmy go nakłonić do tego, żeby chował te martwe dzieciaki. Niechaj jedno dziecko zajmie się drugim. To jest jakaś opcja. Już raz tego próbowałam. On po prostu w ciszy pochował ciało. Naprawdę? Idealnie, prawda? Im mniej zostaje, tym mniej śmieci. No i... szczerze mówiąc, kto by pomyślał, że trzymanie potworka przy życiu będzie takie poręczne? To jest jak jakieś narzędzie. Rola idealna dla potwora. Tak, dla mnie spoko. Cóż, wygląda na to, że nasz problem jest rozwiązany. Pora na film. I nie drażnij mnie tym razem. Obrzydliwe. Ta cała twoja obsesja, wiesz? Ja jestem zakochana w tym filmie. Ta scena, gdzie ci debile są szlachtowani zawsze, sprawia, że się cieszę. Jesteś chora, wiesz? Nie mogę znieść tego filmu. Ten morderca nawet nie ginie na koniec. Serio, jak możesz czuć przyjemność z oglądania tego? Czy nie siedzisz w domu oglądając to przez całe dnie? Zamierzam to oglądać, nieważne czy ci się podoba, czy nie. A teraz idź po niego, niech zajmie się ciałem. Zak! Zak! Ha? Dałeś? Zak? Możesz iść? Tak, nic mi nie jest. Czuję się lepiej. W takim razie chodźmy dalej. Z ciebie widziałem coś, czego nie chciałem. O, rany. Dobra. To w sumie wyjaśnię, czym on taki jest. Częściowo oczywiście. Hej, jako że już tutaj jesteście, pomyślałam, że przedstawię wam moją ofertę jeszcze raz. Czy wieczne uwięzienie nie brzmi intrygująco? Mówiłem ci już, że jestem tego kurwa pewny jak deszczu. Zejdź ze mnie, ty suko. Przestań się zachowywać, jakby to był jakiś raj czy coś. Ja dobrze wiem, że ten rodzaj cierpienia sprawia, że jesteś podekscytowana, a więc odwal się. O, nie przyjmujesz. Nie chcesz się bawić według mojego uznania. Ha? Wcześniej powiedziałeś, że bawię się rzeczami. Znaczy, widok waszej dwójki jest przekomiczny. Zawarliście między sobą jakąś dziwną obietnicę, nie? Chwiejną obietnicę polegającą na narzuceniu sobie nawzajem swoich samolubnych pragnień. Jako, że oboje swoje macie cele, to tak jakbyście bawili się sobą nawzajem. Ale pytanie brzmi, to bawi się kim? A? Co to niby ma znaczyć? Och, posłuchaj mojego dalszego gadania. Nie dotarło jeszcze, prawda? Oczywiście, że nie. Nie bez powodu jesteście grzesznikami. Jacy typowi grzesznicy, uwielbiam to. Och, i ta głupia dziewczyna jest dość urocza. Czyż nie tak, Zek? Cóż,
nadzieję, że będziecie się dobrze bawić podczas dalszej kary. To ty jesteś głupia. Zabawiać się rzeczami. Cholera, zaraz zwymiotuję. Zak? Nie mów do mnie teraz, chodźmy. A to jest ta krata. To jest to rozwidlenie, które widzieliśmy na samym początku. O co chodzi? Mam wrażenie, że słyszałam głos. Jest taka szansa. Jest ciemno, nic nie widać. Czujesz dziwny zapach w powietrzu. Coś gnije, świetnie. Niektórzy się zgodzili pewnie. Hej, o co chodzi? Głosy. Nie baw się w szósty zmysł. Znowu. A? O co chodzi? Coś, co przypomina ludzką dłoń, tam się rusza. Dłoń? O, to jest jedna z ofiar tej suki, co? To jest tak beznadziejny kawałek ciała, że można po prostu po nim przejść. To się właśnie dzieje, kiedy wybierasz to wieczne uwięzienie, o którym wspominała ta suka. Ten gość jest bardziej bezwartościowy niż cycki u byka. Wygląda na to, że ci ludzie są głupsi ode mnie. Hej! Nie zadzieraj z nim. On już jest martwy. On nie żyje. Ha? No co ty nie powiesz? Wynośmy się stąd. Marnowaliśmy wystarczająco czasu na to gadanie. Okej. Przeuroczo. Totalnie przeuroczo. Tutaj jest ciemno i ledwo co widać. Ale ten korytarz wydaje się wymarły. Dwie ścieżki? Dzień dobry. Witajcie, dzieciaczki. Gratulacje, że dotarliście tak daleko. Jak możecie zobaczyć, wystarczy jeden zły krok i wpadacie na kolce. Ale to nie jest takie złe, jak mogłoby się wydawać. Tutaj są dwie ścieżki. Tak, dwie ścieżki, które prowadzą w całkowicie różne miejsca. To wszystko, o którą wybierzecie, zależy od was. Cóż, kara czeka również tutaj, prawda? W każdym razie, gdzie ona będzie? Więc jest was dwoje. To nie jest czas, żeby skończyć te głupie szarady? Ta wasza dziecinna obietnica jest godna pożałowania. Sądzę, że niezależnie od tej waszej obietnicy, i tak umrzecie. No dobrze, wystarczy. W tym pokoju w każdym razie nie możecie wybrać jednej ścieżki. Ha! Powodzenia! Jestem bardzo ciekawa zobaczyć, kto podda się pierwszy. Cholera, dlaczego ona sprawia, że wszystko jest takie męczące? Jak my mamy się stąd wydostać do cholery? A, zaczynam tracić cierpliwość. Ta cholerna suka. Tak bardzo chcę ją pociachać. Hej. Znowu odleciałaś? Jak już zajmiesz się tą kobietą, upewnij się, że mnie też zabijesz. Kurwa! Cholera, ty masz tylko jeden rodzaj myśli w głowie. Nie wydajesz się chcieć mnie zabić. To wszystko przez to twoje puste spojrzenie. No i moja obietnica i tak nic nie jest warta, dopóki stąd nie wyjdziemy. Jestem tego świadoma. Zrób w tym czasie coś z tą swoją pustą twarzą laleczki. To
No i skoro już przy tym jesteśmy, przestań zadawać mi głupie pytania, łapiesz? Ale... Obietnica obietnicą. Ale przestań rozstawiać mnie po kątach. Okej, przepraszam. Chodźmy. Hej, o co chodzi? Miałam wrażenie, że ten most zaraz się zarwie. Nie jestem pewna, czy wystarczy dla mnie, a co dopiero dla naszej dwójki. Ha? To i tak nie ma znaczenia, dopóki się stąd nie wydostaniemy. Cholera, może poszukamy gdzie indziej. No dobra. Nie ma opcji, żeby Zach przeszedł. Okej, tam prowadzimy. Wtedy nie przejdziemy. Możemy skakać. Skakać? Tak daleko. Nie uda mi się. O cholera. Chcesz, żebym w takim razie cię przerzucił? Zamierzasz przerzucać mnie z miejsca na miejsce? Cóż, jak to zepsuję, to ty upadniesz na główkę. Problem w tym, że nie jestem w stanie kontrolować, jak mocno cię rzucam. Więc lepiej nie. Hej, jaki jest plan? W ten sposób nigdzie nie dojdziemy. Nie mamy innego wyboru, musimy się rozdzielić. Świetnie. Ha? Czy nam się uda, jeżeli to zrobimy? Nie jestem pewna. Nie jesteś pewna! A co jeżeli umrzemy? Co wtedy? A dobra, sorry, że pytałem kogoś tak głupiego. Chodźmy. O, dobre pomysły. Ledwo uda mi się przejść. Broń. Nie mam innego wyboru. Ale muszę upewnić się, że mnie nie postrzeli. Ajajaj. Dobra. Poszło lepiej. Dobra. Okej, widzę. Dobra, tu od razu, nie? Dobra. Jakimś cudem mi się udało. Zach? A co jeżeli... Zach i ja jesteśmy na ekranie? Czy to była broń? Mam nadzieję, że nie przyszło jej do głowy pozwolić się zabić. Spoko, tylko dwa razy. O raju, i tak nie ma sensu o tym mówić. Więc muszę po prostu skoczyć z miejsca na miejsce i przejść na drugą stronę. Co do cholery? Gdzie mam skakać? O cholera, o. Muszę improwizować. A nie ja. Cholera, nie doskoczę. Ślak, co robić? Zawróć, Zach. Ha? Czemu? Mogę cię zobaczyć na ekranie. Zach, skacz w kierunku, którym ci powiem. I wtedy dotrzesz na drugą stronę bezpiecznie. Tak? Słyszałem cię za pierwszym razem. Po prostu mam zawrócić, tak? Tak. A potem kontynuować tak, jak ci powiem. Kończ już. Dam sobie radę sam. Chyba tak twierdzisz? Okej, muszę zawrócić. Tak? To niższe prawo. Właśnie zawracam, więc skończ z wyszczekiwaniem swoich rozkazów, okej? Tak jak sądziłem, to jest martwy koniec. Typie. O, szlak. To niższe prawo. Dobra. Tak, powinieneś... Próbuję. Okej.
Zak? Tak, tak. Teraz raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Ja mogę iść tylko do góry. Aaa, oszczędź mi szczegółów. Ja po prostu widzę cię na ekranie, więc pomyślałam, że będzie prościej, jak ci powiem. Jeżeli nie uda ci się przejść na drugą stronę, to będzie gorsze. Ja nie jestem jakimś pionkiem w grze w szachy. Przestań mnie tak traktować. Jup. No i mamy to. Jo. Tak. Tutaj są dwie pary drzwi. Jedne tutaj, drugie po twojej stronie. Tak samo. Więc jaki mamy plan? Poza tym, żeby iść dalej, to chyba żaden. Jak myślisz, dalej czujesz tę truciznę w swoim ciele? Wydaje się... wciąż nieobecna. Nic mi nie jest. Cóż, zgaduję, że po prostu idziemy dalej. Tak, zrobię co w mojej mocy. Da. Chcesz, żebym cię zabił? Kurzył się. No, świetna sprawa. Czy ten pokój po drugiej stronie to jest miejsce, gdzie poszedł Zak? Jo. To wchodzi. Ciekawka. Zak, ten pokój. Drzwi są zamknięte. No i tutaj są strzykawki. Co my mamy teraz zrobić? Naćpać się? Strzykawki. Muszę to sprawdzić. Dobra, to jest jakiś płyn. Igła jest ostra. I wygląda na to, że to na poważnie. Co za narkotyk? Witajcie! W końcu spotykamy się osobiście. Aha. O mój Boże! Oboje tu jesteście! To jest więcej niż planowałam! Ale w takim razie czeka na nas prawdziwa uczta. Sadystyczna suko! O co chodzi tym razem? Och, Zak! Dlaczego tak wrogo? Tak mówisz do pięknej kobiety? Niektóre rzeczy się nie zmieniają. Ale to sprawia, że jestem jeszcze bardziej napalona na ciebie. Skończ to! Co powiesz na to, żeby zejść tu na dół, żeby mógł cię przeciąć? Głuptasku! To ty spotkasz swoje przeznaczenie. Hej, o co chodzi tym razem? Hej, Rachel Gardner! Jak myślisz, po co te strzykawki? By... wstrzyknąć sobie lekarstwo. Bingo! Drzwi się otworzą, kiedy oboje wstrzykniecie sobie to, co tam jest. Tylko zdrowa porcja witamin. Chociaż w jednej z nich jest coś innego. Coś innego sprawia, że pogrążysz się we śnie i będą tam jadać cię koszmary. Rany boskie. Możesz nigdy się nie obudzić. Co? Która to strzykawka? Jakbym miała wam powiedzieć. Zapomnij. Początkowo ten pokój był skonstruowany tak, żeby ktoś mógł podjąć dobrą albo złą decyzję. Widzieliście te ścieżki prowadzące do tego pokoju, nie? Jeżeli miałeś szczęście być po dobrej stronie, wstrzykujesz sobie witaminy. W innym wypadku to była śmiertelna mieszanka chemikaliów. Ale zasady gry się zmieniły. Namieszaliście w moich planach. Jesteście we dwójkę. Z pewnością wiedziałeś, że to się wy... Och... Ty niemiłe dziecko. Masz głowę na karku. Obserwowałam cię, ale tak jak Zak powiedział, jesteś taka... nijaka. Cóż,
Wystarczy tego gadania. Jako, że jest wasza dwójka, przygotowałam specjalne zasady. Wymiana strzykawkami jest dozwolona. Plus... jedno z was może wstrzyknąć sobie obie porcje. Jednakże upewnijcie się, że wstrzykniecie wszystko co do ostatniej kropelki. Za jakiekolwiek odstępstwa czeka zapłata. Nigdy więcej nie zobaczycie światła dnia. I tak na zakończenie, moi drodzy grzesznicy. Powodzonka! Świetnie. Podobnie. Zak. Hej, dawaj mi tę strzykawkę. Nie weźmiesz obu, bo nie weźmiesz. Proszę. Au. Hej, czy wiesz, która z nich jest zabójcza? Tak myślałem. Ja też nie mam pojęcia. Jaki plan? Prędzej piekło zamarznie, niż umrę w takim miejscu. Ta kobieta może się jebać. Dobrze. Czy chcesz, żebym wstrzyknęła sobie obie? Co? Czy naprawdę myślisz, że obudziłabyś się po czymś takim? Zdarzy się. A może ty chcesz spróbować? Ja? Cholera nie. W każdym razie nie mamy pojęcia, która jest zakażona, więc będzie lepiej, żeby wiedzieć, która z nas będzie pod wpływem. Jeżeli ty nie chcesz, to ja to zrobię. Chociaż nie mam pojęcia, co wtedy się wydarzy. Nie masz pojęcia, co się wydarzy, jeżeli kopniesz w kalendarz i umrzesz? Co się wydarzy? Znaczy, jeżeli ty albo ja umrzemy, to po cholerę to wszystko było. Wtedy twoja przysięga się nie spełni, ale to... Nie wiem. Przepraszam, nie wiem. Och, racja. Masz pragnienie, żeby umrzeć. Przepraszam, że pytamy coś tak głupiego. Głupie? Asuka ma rację. Ty i ja bawimy się rzeczami. Cóż, nie łapię tej całej przysięgi na Boga, ale jak długo umierasz szczęśliwa. Więc powiedz mi coś. Czy ten twój pusty wyraz twarzy jest spowodowany tym, że wybrałaś śmierć? To słabe. Bawię się bezduszną lalką. Nawet jeśli nie zamierzam grać w taki sposób, jak ta suka mi zagra. Wyjście stąd to mój priorytet. Więc zrobię tak, jak powiesz. A? A, dawaj mi to. Czekaj, to moja strzykawka. Morda tam. Jak zamierzasz jęczeć na ten temat, to zrób to po tym, jak już zadbasz o siebie. Ale... to wygląda niebezpiecznie, ale to nie jest trucizna, prawda? Jeżeli mnie zabije, to znaczy, że ty umrzesz krótko po tym. W wypadku lepiej, żebym ja to sobie wstrzyknął. Czekaj. Żadnego więcej czekania. Otwarte. Hej. Chodźmy. Niedobrze. Bardzo niedobrze. A, cholera. Nie przestaje kręcić mi się w głowie. Widzę gwiazdy. Znowu?
to ma sens. To powinienem zrobić. Tak? Tak. Tak, nic ci nie jest? O co chodzi? Jestem cholernie chętny, żeby zabić. Zaraz oszaleję. Rozumiem. Rób co musisz. A, racja. Zapomniałam o tobie. Ale... czy to dla ciebie w porządku? Ha? Jeszcze nie wyszliśmy na zewnątrz. Poza tym... moja twarz dalej jest pusta, prawda? Dręczysz mnie po całym tym czasie? Co? Nie. Przysięgłeś na Boga, że to dla mnie zrobisz. I to będzie miało dla ciebie również korzyści. Teraz nie rozkazuję ci, nie proszę o przysługę, po prostu pytam. Czy to dla ciebie w porządku, Zak? Raju, jesteś głupia. Nawet taka pozbawiona życia, nudna dziewczyna jak ty jest trudna do odmówienia, by ją zabić. Znaczy, jakbym był w stanie się powstrzymać, by się nigdy nie wydarzyło. Nienawidzę kłamców. Łapiesz? Tak. Dobra dziewczynka, proszę. Na razie nie umieraj.